już rozmowa z cyklu rozmów z szefami ugrupowań politycznych funkcjonujących na terenie miasta i gminy i powiatu Koneckiego. Rozmawialiśmy już z szefem Prawa i Sprawiedliwości, rozmawialiśmy z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj przyszła pora na rozmowę o sytuacji w kraju i w powiecie, w Końskich, z szefem Platformy Obywatelskiej, z przewodniczącym Michałem Cichockim. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, zanim zaczniemy rozmawiać o Końskich, bo to pewnie widzów najbardziej interesuje, to jednak chciałbym rozpocząć dzisiejszą naszą rozmowę od centrali, czyli od Warszawy, bo sporo się rzeczywiście dzieje. W sondażach Platforma Obywatelska trochę traci. Ostatnia wypowiedź pana wicepremiera Pawlaka na temat emerytur zbulwersowała co niektóre ośrodki władzy i również część społeczeństwa. Także proszę powiedzieć, co to się tam na górze dzieje w tej Platformie i jak pan tę sytuację ocenia? Panie redaktorze, sam pan wspomniał, że sondaże raz rosną, raz spadają. I to jest naturalna rzecz, bo nieustannie podlegamy ocenie naszych mieszkańców, naszych wyborców. Wszystkie nasze działania podlegają takiej ocenie. I bardzo dobrze, bo dzięki temu dostajemy sygnał od społeczeństwa, co należy poprawić albo co należy zmienić. Po to jesteśmy i te wszystkie uwagi musimy uwzględniać. Dla mnie, jako przewodniczącego struktur Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu koneckiego, najbardziej istotne jest to, co się dzieje tutaj u nas w powiecie koneckim, w naszym mieście, a także w województwie, bo to ma bezpośrednie przełożenie dla naszych mieszkańców. Podsumowując całą sytuację ogólnopolską i wojewódzką, ja bym powiedział tak, biorąc pod uwagę Platformę Obywatelską, to sytuacja wobec wyborców jest najbardziej klarowna. Nasi posłowie, biorąc pod uwagę, począwszy od przewodniczącej Platformy Obywatelskiej pani Marzeny Okły-Drewnowicz, zdobyła najlepszy wynik w województwie świętokrzyskim. To świadczy nie tylko o pozycji, jaką sobie wypracowała, o zaufaniu społecznym, ale także świadczy o cenie wyborców. Mamy tutaj też bardzo klarowną sytuację, bo nasi posłowie nie tylko, że wywiązali się doskonale ze swojego mandatu parlamentarnego, pracują na rzecz tego województwa, pracują dla swoich wyborców i nie zmieniają poglądów. Cały czas mówimy o swoich wartościach, o tym, co jest najważniejsze dla Polski, czyli przede wszystkim inwestycje i tak naprawdę dbanie o majątek narodowy i nie zdradzamy swoich wyborców. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o cenę tą wojewódzką, gdzie doskonale wiemy, jak zachował się lider, który reprezentował listę Prawa i Sprawiedliwości, czyli pani Beata Kempa. Doskonale wiemy, jaka jest sytuacja w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie na samej górze nastąpiły zmiany i lider listy, można powiedzieć, opuścił swoich nie tylko kolegów partyjnych, ale także opuścił swoich wyborców, przechodząc do ruchu Palikota. Podobną sytuację, choć niejednoznaczną, mamy w PSL-u, gdzie lider, który startował z list PSL-u, ciągnął tą listę, nie objął mandatu partyjnego, pozostał na funkcji marszałka województwa świętokrzyskiego. No i tutaj można by polemizować co do tego, czy to było dobre rozwiązanie, czy nie. To już jest ocena wewnętrzna partii ludowej, która taką decyzję podjęła i samego marszałka, który dokonał takiego wyboru. Ja jestem w stanie zrozumieć takie rozwiązanie, natomiast no, wyborcy oceniają to i ocenią to w najbliższych wyborach. Mało pan powiedział na temat sytuacji w Warszawie. Natomiast przeszedł pan już do pytania, które chciałem teraz zadać, do odpowiedzi na to pytanie dotyczące sytuacji w województwie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego pierwszego wątku, czyli do pierwszej części mojego pytania pierwszego. A więc jak pan ocenia tę sytuację, która się dzieje na górze, między innymi właśnie sytuacji między koalicjantami, między Platformą Obywatelską a PSL-em, no bo te ostatnie wydarzenia troszeczkę, jak powiedziałem, bulwersują i widzów, i część członków partii. Jest głośno na ten temat w mediach. Może jeszcze z jedno zdanie na ten temat, panie przewodniczący. Panie redaktorze, jak każda koalicja niesie za sobą
potrzebę zawierania wszelkiego rodzaju kompromisów. PSL czy Platforma Obywatelska reprezentują swoich wyborców. Ci wyborcy mają swoje oczekiwania i każda z tych partii jest zobligowana do tego, aby jak najbardziej przeforsować swoje zdanie w takiej koalicji. I te tarcia, czy to jest na szczeblu rządowym, czy na wojewódzkim, czy na powiatowym, czy na gminnym, one zawsze funkcjonują. Ważne jest to, aby z takich rozmów koalicyjnych wybierać jak najlepsze rozwiązanie dla społeczeństwa. I no, nie moją rolą jest w tym momencie, można powiedzieć, rozbierać to na szczegóły, jeśli chodzi o rozmowy koalicyjne na szczeblu rządowym, ale ja generalnie rzecz biorąc oceniam tą koalicję z poprzedniej kadencji i z tej, która się zaczęła, jako najbardziej stabilną, biorąc pod uwagę rządy w Polsce i nie tylko biorąc pod uwagę stabilność tej koalicji, ale i ilość inwestycji, jaka w ostatnich latach, w poprzedniej kadencji i w obecnej, jest realizowana zarówno jeśli chodzi o, przede wszystkim jeśli chodzi czy o drogi, czy infrastrukturę stadionów, czy wszystkie sprawy związane z tym, żeby Polskę posuwać do przodu. I każda rozmowa koalicyjna, mimo że czasem się zdarzają nieporozumienia, która kończy się jakimś konstruktywnym wnioskiem, jest dla mnie dobra. Ja oceniam zarówno poprzednią kadencję rządu, jak i tą, która się zaczyna, pozytywnie, mimo wielu wahań, które się zdarzają. No to przejdźmy teraz już do ostatniej jakby części naszej dzisiejszej rozmowy, może ostatniego pytania, albo już przedostatniego. A mianowicie porozmawiajmy troszeczkę o sytuacji nie tyle może w samym mieście, co w powiecie. Wie Pan doskonale, że sytuacja, jeśli chodzi o Radę Powiatu, o starostwo, zarząd, no jest nieciekawa. Otóż na niedawnej sesji grupa 6 radnych złożyła wniosek o odwołanie starosty pana Bogdana Sobonia, uzasadniając tę swoją decyzję, a tym samym wiąże się to z odwołaniem całego składu zarządu. Wśród tych 6 osób, które podpisały ten wniosek, znalazły się wszystkie osoby, które są w klubie radnych Platformy Obywatelskiej, czyli 3 radnych. I teraz mam takie pytanie, czy ci radni konsultowali z Panem jako szefem tego ugrupowania, czy z zarządem powiatowym Platformy Obywatelskiej tę decyzję, że popierają ten wniosek i są za odwołaniem, czy też to było może tak jak w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie pan przewodniczący Marczewski jest zdziwiony i zaskoczony, że nic o tym zarząd nie wiedział. Panie redaktorze, tu może zacznę od samej decyzji radnych co do podpisania się pod odwołaniem. Radni reprezentują klub Platformy Obywatelskiej i na początku kadencji Platforma Obywatelska nie została koalicjantem i nie współuczestniczy w rządzeniu w powiecie. Nie mogliśmy zaakceptować takiego rozwiązania, jakie zafunkcjonowało w starostwie powiatowym. W związku z tym nasi radni są radnymi opozycyjnymi, nie wiąże ich żadna umowa koalicyjna i mogą w sposób dowolny, zgodnie z uchwałą zarządu powiatu, realizować swoje postulaty, jak również prowadzić niezależną politykę w Radzie Powiatu. Jeśli by była sytuacja taka, że radni nasi powiatowi zdecydowaliby się na podjęcie rozmów koalicyjnych, to wtedy tak, taka decyzja musi zostać zatwierdzona przez Radę Powiatu. Natomiast w obecnej chwili takie rozmowy nie toczą się i nie trwają. I trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Radni nie tylko są zobligowani do reprezentowania Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim są zobligowani do reprezentowania wyborców, którzy oddali na nich swój głos. I muszą swój mandat realizować nie tylko zgodnie z polityką partii, bo nie zawsze ona jest najważniejsza. Ważne jest to, co chcemy zrobić, w jaki sposób to robimy i jak to wpływa bezpośrednio na sytuację i gospodarczą, i społeczną w naszym regionie, czyli w naszym powiecie. W związku z tym, że nie godzimy się na taki sposób prowadzenia polityki, więc nasi radni protestują przeciwko temu. Zresztą ja, będąc też radnym powiatowym w poprzedniej kadencji, składałem też szereg interpelacji i zapytań co do sposobu zarządzania nie tylko samym powiatem, nie tylko co do inwestycji drogowych,
ale także co do zarządzania szpitalem. I to wszystko znajduje się w dokumentach, więc to jest pewnego rodzaju kontynuacja. Natomiast jeśli chodzi o to powiązanie z innymi partiami i dlaczego tak się dzieje, no, moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Jeśli te decyzje nie zostały dostatecznie skonsultowane przez władze, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej ze swoimi radnymi i w tym momencie stanowi to problem, to znaczy, że ktoś podjął decyzję bez odpowiedniej ścieżki, czy bez mocnej konsultacji i wsparcia radnych, bo nie byłoby, nie byłoby problemu dzisiaj w koalicji w Radzie Powiatu, gdyby był porządek i gdyby była pełna zgoda zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo przecież no, ktoś podpisał tą koalicję i wziął za nią odpowiedzialność. Te tarcia, które są w obu tych partiach, przenoszą się na łono Rady Powiatu i taki jest tego efekt. Czyli jak to należy rozumieć, panie przewodniczący, czy zarząd powiatowy Platformy Obywatelskiej akceptuje te działania i ten wniosek i to, że ta grupa radnych złożyła podpisy pod tym wnioskiem, czy że jest neutralny zarząd wobec tej decyzji? Jakie stanowisko po prostu zarządu? Zarząd Platformy Obywatelskiej upoważnił klub radnych Platformy Obywatelskiej do realizowania polityki Platformy w Radzie Powiatu. I klub podejmuje suwerenne decyzje w tej sprawie, dopóki nie będzie sytuacji takiej, że należało będzie zawrzeć koalicję. Wtedy zarząd Platformy Obywatelskiej będzie decydował o tym, czy do takiej koalicji przystąpić, na jakich warunkach. To jest podstawa. W tym momencie radni Platformy Obywatelskiej mają upoważnienie zarządu do prowadzenia niezależnej polityki zgodnie ze swoimi poglądami i zgodnie z tym, co reprezentują. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.